Przyszła do mnie nowa zabawka, wykrywacz metali. Jakiś czas temu sobie postanowiłem taką nabyć. I od razu z początku powiem, że każdy, dosłownie każdy, kto choć trochę interesuje się wykrywaniem metali i tak dalej, nie poleci tego sprzętu. Każdy na początek minimum Garrett Ace 150. To jest 800 coś złotych. Ja nabyłem tutaj Cobra CT1023. Za kwotę 269 zł. To jest chiński wykrywacz analogowy. Dlaczego go nabyłem? Z jednej strony na przekór tym wszystkim, którzy mówią, że jest do dupy, sam chcę to sprawdzić, a z drugiej strony dlatego, że raczej wykrywanie, chodzenie z tym wykrywaczem, no nie będzie jakieś moje główne hobby, bo nie mam na nie czasu. To bardziej taka zabawka, którą pewnie użyję raz w miesiącu, czy tam dwa razy max. Bardziej nawet dla spaceru i sobie pochodzić z tym, niż jako tak naprawdę złapać zajawkę i z tym chodzić dzień w dzień, czy tam, no wiecie, o co chodzi. No, a teraz odpakuję, bo przyszło już dwa dni temu, nie miałem czasu do tej pory się za to wziąć. Wygląda środek. Co my tu mamy? Na pierwszy plan idzie instrukcja. To jest, rozumiem, ta górna część. Część pewnie do złączenia. Mamy tu jeszcze pudełeczko. Pudełeczko z sercem naszego urządzenia, czyli analogowym wyświetlaczem. Tutaj na dwie baterie zasilany. Teraz go złożę i zrobię mały pokaz, zobaczymy, czy coś w ogóle to cudo potrafi. I ostatnia część to cewka 240 mm średnicy. Wygląda w ten sposób. I to jest wszystko, co mamy dołączone w zestawie. Nie ma baterii. Zaraz go złożę i zrobimy mały test. Niestety w mieszkaniu jest dość dużo zakłóceń, więc przetestuję go w weekend gdzieś w terenie, w lesie myślę. Ale po takim krótkim teście moneta, zgodnie z zaleceniem producenta, miało to wykrywać monetę na około 18 cm i tak rzeczywiście jest. Moneta tak jest wykrywana na 15-20 cm. Niestety większy przedmiot, na przykład klucz, jest maksymalnie tak 25-30 cm. Wyżej już go nie odnajdzie. I jakaś puszka. Może do 40 cm, nie więcej, 35-40. Według producenta średnie przedmioty 40-60 cm, czyli tutaj producent wymienił broń jako średni przedmiot, a duże typu zbroja do 130 cm, co też wydaje mi się przesadzone. I patrzymy wykrywacz w akcji, pierwsze testy. Pierwszy wykryty przedmiot, takie fajne.
Teraz trzeba będzie zasypać. No cóż, idziemy w teren, zobaczymy jak sobie radzi. Godzinne poszukiwania zakończone, ogólnie wykrywacz daje radę, no jest taki jaki się spodziewałem, czyli bez szaleństwa, ale nie jest źle. Dużo śmieci, ale chodziłem na najprostszym podstawowym trybie, czyli wszystkie metale, największa czułość, więc po prostu znajdowało wszystko. Zaraz pokażę fanty, jakie się udało znaleźć, sporo śmieci, coś tam ciekawego. Też jest, czy nie ma, nieważne, tak czy siak spełnia swoje zadanie, czyli tak spacerowo, raz na jakiś czas można sobie pójść, jest to model Cobra, nie pamiętam jaki numer, pamiętam, że kosztował 269 zł. I oto wszystkie znalezione fanty, są wśród nich śmieci, takie jak to, tu nie wiem, czy to jest od jakiegoś noża. Dwa takie jest tutaj z metalowymi elementami. Tu chyba połówka podkowy, tak mi się wydaje. To też nie wiem co to jest. To było w sumie pierwsze znalezienie. Nie, drugie już. Jednego nie wzięliśmy. A najciekawsze chyba to. Nie wiem czy to nabój, czy co, ale wygląda fajnie.